jaki był dla Was ten ostatni rok? No kochanie. A no tak, bo teraz jest podsumowanie, dlatego każdy pyta, jaki był? Na pewno dużo doświadczyłam w ostatnim roku, był dla mnie wymagający. Wiem, że włożyłam dużo pracy w siebie, też pod kątem macierzyństwa był dla mnie, nie powiem, że trudny, ale inny i wymagający również ode mnie, sprawdzający moją cierpliwość. Taki był mój ten rok. A ty, Miśku, też włożyłeś ten rok wiele pracy? No generalnie tak. Ja, jeśli chodzi o pracę zawodową, to cały czas jakby rzeczywiście no, nie mogę narzekać na propozycje i na role filmowe, no bo to jakby w moim zawodzie jest dla mnie najważniejsze, bo to jest moja pasja. A jeśli chodzi o to, że dzisiaj widzimy Was znowu razem? No to to jest najszczęśliwsza rzecz w tym roku dla mnie. Taki wisienka na torcie. O, jak sobie myślę, wszystko w życiu jest po coś. O. No i to jest piękne, ale tak. Też muszę wrócić do naszego spotkania podczas Fortu Boyard we Francji, gdzie mieliśmy okazję rozmawiać i tam pytałem Was na przykład, przepraszam, Ciebie, o klątwę okładek. I śmialiśmy się trochę, że no, może nie trzeba było jej robić. No właśnie, ale my wtedy Michał myślał o tym i wtedy też myśleliśmy. Nie, ale wtedy nie mieliśmy okładki, tylko robiliśmy wywiad, więc teraz trzeba zrobić okładkę i już nie będzie tej klątwy. Czyli mogę jakby potwierdzić tutaj redaktor naczelny, że jesteście chętni. Tak, może spróbować, a ja? No dobrze, nowym rokiem, nowym może trokiem. Być. No. Słuchajcie, na końcu pytam Was o Frycka, ponieważ Wy zawsze pięknie mówicie o swoim synu. Teraz super, że Was widzimy razem. Czy on jako ten kilkulatek w ogóle odczuwał, że coś dzieje się różnego między rodzicami? Nie bo wiem. Dziecko czuje emocje, ale przecież nie rozmawiamy z nim na takie poważne tematy, bo nie wszystko jeszcze rozumie. Tak, no dotychczas nam się wydawało, że Fryderyk mało rozumie, a jak się okazuje, bardzo dużo rozumie, bo podczas kilkudniowego pobytu, no nie jest tajemnicą to, że mieszkamy osobno, mamy swoje domy, Fryderyk powiedział właśnie, że chciałby mamę i tatę razem w domu. To mnie po prostu tak zszokowało, bo nie byłam tak świadoma, że on jest też tak świadomy tej sytuacji. Dlatego chcecie pomyśleć o tych zmianach? Że to jest takie poprawne właśnie, że tak powinna wyglądać rodzina. Czy jakie było pytanie jeszcze raz? I czy w związku z tymi oczekiwaniami Frycka i tymi emocjami w ogóle myślicie o takich zmianach? Myślimy o takich zmianach? Zostawmy pewne niedopowiedzenia. Nie ma co za Pana Boga, że następnym tak powiem, układać razem planów, bo jest takie przysłowie, jak chcesz ośmieszyć Pana Boga, to opowiedz Mu o swoich planach. Dzisiaj żyjemy chwilą, no i dzisiaj jesteśmy razem, spędzamy wspaniały wieczór. Frysio w domku, szczęśliwy z siostrą Marceli i to jest najważniejsze. A ja tak się uśmiecham kątem ust, ponieważ sobie pomyślałem, że kurczę, czasami nie gadamy w związkach o wszystkim, a jak dziennikarz zapyta, to trzeba, nie? No właśnie, no tak. Nie, my gadamy akurat dużo, ale a propos dzieci, to ja powiem, ja jestem przekonany, że dzieci wszystko kumają i też film, który zrobiłem z ojcem, 7 uczuć, był pokłonem do w stronę dzieci, że często my dzieci nie postrzegamy jako ludzi, tylko jako mało ważne jednostki, w sensie, że ich zdanie jest nieważne, że ich uczucia są nieważne, a ja pamiętam, kiedy się do tego filmu przygotowywałem i chodziłem na lekcje z dziećmi w klasach 1-4, to pamiętam, to mnie poruszyło, kiedy byłem na takiej lekcji, gdzie mówiło się o relacjach z rodzicami i tam wykładowca mówił, że by rozmawiać z rodzicami i o uczuciach i tak dalej, a dziewczynka podniosła rękę i mówi, to proszę Pana, my staramy się rozmawiać z rodzicami, ale oni nas wcale nie słuchają, więc tak naprawdę no, człowiek już sam w sobie od razu jest istotą żyjącą, inteligentną i odczuwającą. Do życia i rozmowy. Tak, dokładnie. Nie zabieram Wam więcej czasu, bo impreza się rozpoczęła. Wszystkiego dobrego dla Was. Dzięki.